No hejka, kochani, witam się z wami w vlogmasie siódmym, już siódmym, ale ten czas leci, co? Dopiero co zaczynałam i można powiedzieć, że już mamy równo tydzień vlogmasów. Szok. Ja tak uwielbiam nagrywać dla was te vlogmasy, mimo tego, że później po prostu oczy, wiecie, powieki na zapałki. Nie daję rady już później pod koniec, ale później taka pamiątka jest fajna. Wy się też tak cieszycie. Ja mam tyle radochy z dekorowania, z po prostu takiego, wiecie, wkręcania się w te święta i budowania, bo to jest takie budowanie atmosfery świątecznej. No bo wiecie, no pewnie, że najważniejsza jest rodzina, najważniejsi są bliscy, spędzanie tego czasu z nimi, ale no kurczę, nie oszukujmy się, fajny klimacik w domu, zwłaszcza jeżeli mamy na to czas, mamy na to siłę i mamy na to fundusze, to dlaczego nie? Dlaczego sobie nie umilać tej drogi do świąt? Więc kochani, jeżeli o dekoracjach mowa, to dzisiaj dzieciaki mi pomogą w dekorowaniu bardzo mocno, bo będą ubierać swoje choinki. Moja mama robi tree. Bo ty później będziesz... Dekorować, superancko. Ale stwierdziłyśmy z Wiktorią, że to już jest ostatni raz, jak ta choinka będzie. Bo żółta jest. Bo się zrobiła, słuchajcie, jakaś żółta. I całe szczęście, że po tej stronie jeszcze jest biała, bo już po drugiej taka zżółkła, więc pójdzie chyba w przyszłym roku do lumpeksu, a my coś wymyślimy na nowy dom, bo na nowy dom i tak by ci ta choinka nie pasowała zbytnio, nie? Dobra, to szybko ja składam, jak widzicie. I zaraz będziemy dekorować. U Kacpra za dużo miejsca nie ma na choinkę, jak wiecie. Ten pokoik jest naprawdę mały, ale Wikuś tak mówi, mamo, niech Kacper ma jakąś taką fajną choinkę. No i ja mówię, kurczę, Wikuś, w sumie, bo tak zaczęłyśmy najpierw mówić, że w sumie na nowy dom się mu kupi wtedy większą, bo będzie miał większy pokój. Ale później pomyślałam, że przecież ja mam jedną choinkę, którą kupiłam w zeszłym roku. Nie wiem, czy pamiętacie. To była choinka, która stała u nas w pokoju telewizyjnym, tam gdzie jest telewizor na dole, tak w rogu. Ale teraz tam stoją zabawki i tam chyba zrobimy tylko po prostu girlandę i jakąś niedużą dekorację. I mówię, no tak, może być fajnie ta choinka użyta u Kacpra, bo ona jest większa, jest wysoka, ale jest taka szczupła. Więc albo ją postawimy tu, albo ją postawimy tu koło łóżka. Jeszcze się tak zastanawiam. Tu najwyżej pójdzie może w fotel, bo fotel na razie pójdzie na dół, po prostu, żeby było więcej w tym pokoju miejsca. No chyba przy tym łóżku będzie lepiej niż tutaj, ale zaraz zobaczymy, ja ją rozstawię i zobaczymy, jak to, wiecie, z miejscem będzie. Powiem wam, że ta choinka jest jednak spora. Myślałam, że ona jest dużo mniejsza. Już mówię, nie, to nie jest ta choinka z dołu. O, bo widzicie, jak ona by stała tu, to zaraz jest koło drzwi. Nie, chyba ją właśnie przestawimy w to drugie miejsce, bo mamy kontakt. Właśnie to lubię, słuchajcie, w amerykańskich domach. Nieważne, czy ten dom budowaliście, czy budował wam kontraktor, czy po prostu kupiliście już stary dom. Znaczy w miarę stary, no ten jest z lat 90. i po prostu ma wszędzie kontakty. Gdzie nie chcecie sobie na przykład choinki postawić, to kontakt jest. Więc to jest super. O, dobra, tu działa. No tej szuflady jakoś tam w łóżku nie zaglądamy zbyt często. Tam jakieś są rzeczy, więc nie będzie przeszkadzać, jeżeli ona sobie tutaj będzie stała i jak będziemy zasypiać, to fajnie Kacper będzie ją widział z łóżka, jak sobie będziemy czytać, prawda, książki i inne rzeczy. A do szafy też jest fajnie dojść, bo mówię, ona nie jest duża ta choinka. Kupiłyśmy z Wikusią po szkole fajne ozdoby dla Kacpra, bo Kacper sobie wymyślił, że chce żółwie ninja na choince. Więc kupiłyśmy takie małe zabawki żółwi ninja. On jeszcze ich nie widział, więc będzie pewnie przeszczęśliwy. I dokupiłyśmy do tego takie w odcieniach zielonych bombki zwykłe, które są i brokatowe, i matowe, i błyszczące, więc fajnie tutaj się będą z tymi światełkami mienić. O, zobaczcie. Ale to jeszcze nie jest koniec. Jeszcze jest czubek, więc ta choinka jest spora, jeżeli chodzi o wysokość. Tylko mówię, ona jest taka fajna, bo ona jest chudziutka taka.
Dobra, zaczynamy z Wiktorią dekorowanie. No pięknie, Wika. Gwiazdy już mamy. I w jakim stylu będzie choinka, Wikuś, w tym roku? I don't know, chyba silver. No będzie silver, ale to będzie disco ball. Disco ball, ale będą też i słoniki brokatowe, błyszczące. Wiecie, jak to się będzie wszystko pięknie mieniło? Bardzo ładne. Wikusia zaczyna od słoników, bo mamy już przygotowane je. No. A mamy jeszcze, o, tego pokażę szybko. Mamy jeszcze takie kule dyskotekowe, większe, mniejsze. Mamy też grzybki, kule dyskotekowe, brokatowe i anielskie włosie. Kto pamięta anielskie włosie? Jak to powiesimy na całej choince, to będzie po prostu sztos wyglądać. Dajcie znać, czy Wam się podoba taki efekt kuli dyskotekowej, bo w tym roku, w tym sezonie jest bardzo modny. Dobra, kochani, teraz włosy anielskie lecą na choinkę. Kasper jeszcze nie widział choinki, więc jestem ciekawa jego reakcji. A ja Wam szybko pokażę, że do choinki kupiłam mu takie żółwie ninja, cały zestaw. I takie ładne kolory bombek. Co to jest? Fajne? Patrzcie, jaka tu radość. No, kupiłam dla Ciebie, żebyś sobie ozdobił choinkę. Żebyś sobie ich... Finally, thanks! Podoba Ci się? No to dawaj, ubieramy. That's so... Czekaj, wezmę tylko te. Wita. Huggies! Huggies are my queen! No już wieszamy. I just see figgies. O, pięknie! Pierwsza ozdoba, Kacper zawiesił. And it's leatherhead. Ale fajne te bombki mamy. I leatherhead. Yeah. Proszę bardzo. Yep. Twój ulubiony. Raphael. To są moje favorite characters. All I want for Christmas is you. Kurczę, ja kiedyś uwielbiałam żółwie ninja, pamiętam. Ja akurat żółwie to tak łatwo mamy tutaj. O, taki mamy haczyk. Taki drucik. I po prostu zawieszamy za szyję. Hey, I keep falling. O, i tak wieszamy na choinkę. Zobaczcie, skończyliśmy. Tutaj jeszcze Wikusia przygotowała takie dekoracje Kacperkowi. Kacper się bardzo ucieszył. Każdego z bohaterów żółwie ninja. Znaczy w sumie same żółwie. Ale na samej górze mamy kawałek pizzy. Też zrobiony przez Wikusię. No i dodaliśmy jeszcze bombki w różnych odcieniach zieleni. Błyszczące, matowe. Z połyskiem bez, tak? Jak Wam mówiłam wcześniej. No i jak widzicie, wszędzie są te zabawki żółwi ninja. Kacper zobaczył u siostry, że ma takie, wiecie, srebrne
ten srebrny włos anielski, no i teraz muszę mu coś wymyśleć. Pomyślałam, że tu złoty by fajnie pasował, ale nie mamy takiego konkretnie, wykorzystamy inną dekorację, więc mam nadzieję, że mu się spodoba. No i tak myślę, żeby Kacperkowi też tutaj zmienić tą galerię, bo to jest galeria rysunków, które on zaczynał. Jak zaczął nam ostro chodzić do przedszkola, tutaj jestem ja, to właśnie tak wyglądały jego rysunki, a teraz zrobił ogromny progres w tych swoich pracach i mówię, nie no, muszę mu je jeszcze wymienić. Więc teraz tak przy świętach poszukam jego prac z teraz, bo on tak to wiecie, zawsze w każdym notesie sobie to maluje i nie pozwala z niego wyrywać, więc mam parę takich prac, które przynosi z przedszkola, więc tutaj odświeżymy jego galerię też. Adlos! Fajne? Tak. Podobają ci się te złote te? I like this one, that one, that one, and that one. I like Mikey, Leonardo, Donatello, and Raphael. Oh, take a pizza! No pizza tam jest, jak to przystało na żółwi, nie? Take a pizza, dude. No. Teenage meaning, and I think... Dobra, dawaj. Teraz sobie bierzesz... Proszę bardzo. I sobie zakładaj. Sam tak, o, na gałązkę. Gotowa. Zaakceptowana przez głównego zainteresowanego, więc super to wygląda. Kochani, pakuję pakę do mojej mamy i nie tylko, ale to się już dowiecie pewnie z innych vlogmasów. Więc zaczynamy, ale muszę wam pokazać, co mojej mamie i tacie fajnego zakupiłam. Po prostu jest to tak piękne i przyszło to aż z Anglii. Moi rodzice widzieli już to, bo nie mogłam się doczekać, jak im pokażę. Ja też kupiłam takie ciastka Markowi, bo to są, słuchajcie, ciastka, zobaczcie, i to są takie normalnie domki. Tą naklejkę można fajnie odkleić i one, te domki, jeszcze świecą. Ja tutaj tego zabezpieczenia nie ściągam, więc wybaczcie, że wam tego nie pokażę. Ale później jak się zje te ciastka, to w środku jest lampka i całe te domki świecą. Tutaj mamy, słuchajcie, herbatę dla mojej mamy. A tutaj samochodzik z czekoladkami. No nie mogę, po prostu jest to tak ładne i później to zostaje wam jako normalnie ozdoba do domu. No piękne są, takie metalowe. Sądzę, że im się na pewno bardzo to spodoba, a mama pewnie to użyje do dekoracji. Ale mamy fajne słońce na tej Florydzie. Dobra, idę kochani na pazury. Robimy świąteczny klimat, tym razem na paznokciach. Paznokietki zrobione i u nóg, i u rąk, i co, jak widzicie, muszę iść w takich klapkach, bo nie wzięłam żadnych swoich klapek. Jadę i tak do sklepu, muszę powysyłać paczki świąteczne i co, i właśnie jest to w sklepie i obok jest bardzo fajny sklep TJ Maxx, więc może tam coś znajdę, jakieś klapki, bo też się zaraz rozwalą. Ja nie wiem, czemu tak nie pomyślałam totalnie. Takie mam właśnie na rękach, tak mi się już chciało tej czerwieni na maksa, i na nóżkach też taka czerwień. No, no nic, to lecimy wysłać paczuchy i kupić klapki. Nie wiem, co tu się zadziało na tej mojej głowie, bez kitu. Znowu muszę jechać, słuchajcie, do fryzjera, bo tak mi ta grzywa rośnie, że to jest dramat. Muszę do Moni się odezwać, czy ona w ogóle dla mnie znajdzie czas. Bo tak jak się wycwaniłam z paznokciami, to mam... Dzisiaj miałam robione paznokcie i przed samym później wyjazdem na święta też będę miała robione paznokcie, więc już się zapisałam dużo, dużo wcześniej. No i Dorotka powiedziała, że bardzo dobrze, że się zapisałaś, bo już teraz to już w ogóle nie mam miejsca, więc super. Tak mi się podobają. Jejku, jak mi ta czerwień normalnie chodziła już po głowie. Powiem wam tak, jadę na budowę spotkać się z architektem naszych szafek do kuchni. No i wiecie, zawsze pytam się was o różne rzeczy i tym razem się was zapytam, możecie zostawić mi wiadomość w komentarzu lub napisać do mnie na Instagramie, gdzie tam chcecie, czy macie jakieś swoje takie rozwiązania w kuchni, które
Nie wszyscy mają, ale u Was się bardzo sprawdzają. Jakieś może wiecie takie fajne gadżety do kuchni, jakieś takie właśnie wiecie w szafkach, jakieś, albo jakieś takie szafki różne. Ja też myślę, wiecie co, żeby dół w ogóle zrobić z głębokimi szufladami, bo wiem, że ponoć szuflady dużo bardziej się sprawdzają niż zwykłe szafki. Dajcie mi koniecznie znać. Nie wiem, organizacja takiej szafy w kuchni, bo też taką mogę mieć, mam na to miejsce. Więc piszcie mi proszę Wasze rozwiązania w kuchni. Ja jadę właśnie na takie pierwsze spotkanie, więc zobaczymy, co mi zaproponuje, jaki ma pomysł. A później pewnie w trakcie będziemy też różne rzeczy do takiego finalnego projektu zmieniać. No dobrze, słuchajcie, to dzisiaj otwieramy siódemeczkę. Jakieś duże pudełeczko. Co my tu mamy? Powiem Wam, że chyba tą siódemkę zostawię dla Marka, bo Marek strasznie czekał na ten produkt, bo to jest co? To jest zapach do samochodu. Can I do one? Tata dzisiaj otwiera, Kacper, siódemkę. But I want to do... Dobrze, ja Ci później powiem, które możesz otworzyć. Teraz Wam zdradzam, co jest w kalendarzu, bo patrzę na tył kalendarza, a ja tego sobie nie zrobiłam i nawet nie czytałam, nie? Co, gdzie, co, w czym tak? Jest. A tu z tyłu jest opis, ale ja nie będę patrzeć. No dobra, na... to zrobię tak. O. No dobra. Tata otwiera siódemkę, proszę bardzo. O, już znalazłeś. Siódemkę. Put it aside. A nie otwórz. Can open it, please. Buzi. Buzi. No dobra, tata otwieraj. Tata przedłuża. I zgadnij, co to jest. No ja wiem, co to jest. No co to jest? Zapach do samochodu. No, a skąd wiedziałeś? No tata. No to się domyśliłem. I smell so... Ja mówiłam widzom, że to nie jest swój zapach. Jaki kochasz zapach, Marek? Lemon cola. Lemon cola. Ale to jest zapach świąteczny. Jak przystało na święta? Na święta, tak. Ciekawy jestem, czy ten, czy będzie tutaj ten. I don't... Nie wiem. Ja nie czytałam. Ja totalnie nie wiem, co jest, bo ja chcę sobie robić niespodziankę. Ale spoko. Fajnie, nie? Kuzia mnie przed chwilą zawołała i mówi: mamo, mamo, chodź, zobacz. I ja patrzę. A Wiktoria zrobiła parę dni temu komiks. Zobaczcie, jakie w ogóle detale, nie wytrzymam. To jest piękne, Wikuś. Ja te fotę robię. No wiem, po drugiej stronie, zobaczcie. Niesamowite to jest. Kolejna strona, zobaczcie w ogóle mimika tej myszki, tak? Bo to myszka jest. No, myszki są. Myszki w księżycu? No. And that's their boss. Kot, oczywiście. I wanted to do a rat, but I didn't know how to draw one. No super, kot też jest fajnie. I wanted to do a rat. Bardzo ładnie, Wika, piękne to jest. Ja Ci powiem, my chyba już te siatki to zostawimy dla... Tak. Dla właścicieli tego Nowy. Domu. Bo... Zanim nam urosną jakieś krzewy, to trochę minie czasu, a poza tym... Tu są pomieszane te lampki i my już nie chcemy takiej dyskoteki. Tak, to one były kiedyś takie. No ale pamiętam, że się wtedy spaliły. Na przyjazd Angeliki i tego. I Luki, ja przecież kurczę, aż wiesz. City nie miało światła. Bo my sobie wszystko kupimy, wiesz, w takich samych tonacjach trzeba kupić, nie? Na nowy dom. Tam zobaczcie, u sąsiadów jaka dyskoteka dopiero. U nas jest na razie spokojnie. Tam nie daje, nie? Ale ładna jakość, Marek, nie mogę się napatrzeć. Ja o ładnej jakości jestem? Tam nie daje, nie? Nie, nie, bo tego nawet nie widać, wiesz? Tutaj już jedźmy, żeby tutaj było fajnie oświetlone. Jeżeli nam lampek starczy, bo słuchajcie, co chwila co Marek podłączy, to gdzieś się nie świecą i stwierdziłam, że na nowy dom też mi pisaliście, radziliście, żeby kupować lampki LEDowe, bo nawet jak się jedna lampka tam, nie wiem, nie poluzuje, nie wiem, nie działa, to wszystkie dalej świecą, a z tym jest problem. I wychodzi na to, że co sezon, kurczę, te lampki nie działają, się psują, nie wiadomo, o co chodzi. Co sezon trzeba kupować. No. A to co? No właśnie, nie wiem, to zostawiłeś. To są chyba te migające. Chyba, że tutaj teraz. No, 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 no.
Migające. A nie! Nie zrobię, bo później tych nie wsadzę. A, tak. Musisz te wszystkie. No i dopiero wtedy koniec. Migające. A masz jeszcze tych trochę? Tych? Czy nie? Mam no. jeszcze, ale ciekawe, czy to będzie działać, nie? Mhm. Tak, to wiecie, ładnie to wygląda. Jak tak jest cały tutaj ten żywopłot. Ten żywopłot, jak jest, słuchajcie, podświetlony, to on naprawdę bardzo ładnie wygląda. Zwłaszcza jak jest teraz tak szybko ciemno się robi. Proszę się nie przejmować tutaj kolorystyką. Taką fajną rolkę. Kolorystyka jest łatana. Ostatnio widziałam taką fajną rolkę, że dekoracje nie mają do siebie pasować, nie mają być jakieś takie... coś tam było takiego i później na końcu, bo one mają joy dla ciebie, a nie wiesz. Czyli jeżeli wam coś wam się podoba przy dekoracjach świątecznych, to może być. O, nam się podoba. Bo wiesz, co jeszcze będzie? Tu jeszcze będzie ta gwiazda taka wisiała i ona ma też białe takie lampki. To będzie pasować. Gdzie będzie wisiała ona? Ona tu sobie wisi zawsze. Będzie pasować. Wykorzysta się do końca. Ostatni raz, Marku, zakładasz tutaj dekoracje świąteczne. Jak się z tym czujesz? Dobrze. Marek chyba jest osobą, jestem która... Jestem Grinch. Najbardziej... Nie, nie jesteś Grinch. Ty lubisz dekoracje, tylko nie lubisz przy nich robić. Nienawidzę. Tak samo jak nienawidzę robić w ogródku. Ale Marek zawsze pomaga. Znaczy w ogródku już nie pomagasz, już dawno nic nie robiłeś, ale przy dekoracjach. No, pięknie. No i dobrze. I superancko. Dziękuję. O! Robić. Powiedziałeś, że jesteś Grinch i proszę bardzo. O! O! Może to tak ma być? Czy o co chodzi? A skąd mam wiedzieć? No dobra, zostaw, nie będziemy dotykać już tego. Don't touch. Don't touch. Taką kartkę trzeba, don't touch. Nie dotykać. Don't even look at. Działa? Działa. Dlatego, słuchajcie, najbardziej to lubię lampki. Wydaje, wiesz, to, że po prostu te stare lampki i nowe nie chcą ze sobą współpracować. Ale ja ci powiem, ja najbardziej to i tak lubię laser, bo laser jeden podłączysz i masz światełka na całym domu i problem z głową. Po co ja się z tym bawiłem? No nie, no ale to też fajnie wygląda razem z tym laserem. Więc będzie kolorowo, bajkowo.